Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dziś witam się z wami, co prawda, późno, ponieważ niedawno wróciliśmy z operatorem z pracy, zjedliśmy szybko obiad o kolację i ja dopiero odpaliłam aparat. Przez ostatnie dni dla was nie vlogowałam, nic Siemano. Nie nagrywałam i się trochę stęskniłam za vlogowaniem. Nieważne, że późno, liczą się chęci. Kochanie, patrz, jakie mam rumień. No, prawie taki jak ja. Nie to opalenizna. Dajcie mi ten aparat, bo normalnie z tą kobietą to nie można wytrzymać. Nie pokazuj moich grubych ramion. No, dobra, wydało się, że podnosisz ciężary ze mną na parku, no. Tak, będę brała udział w zapasach. 200 na klatę bierze, moja szkoła normalnie. Tak, tak, trzymaj. Do wakacji 300 na klatę. Forma jak nic. Trzymaj formę ponad normę, tak. Oddasz mi ten aparat? Nie, nie oddam ci. To ja wam coś opowiem. No, opowiedz. Do pracy do nas przychodzi córka naszego szefa, ponieważ ma wakacje. Dobra, to opowiada, ja idę. No widzisz, no. No idź już. Nie. Nie, bo jak ty się nie mogę skupić, idź już. Właśnie jak ja jestem, to się skupisz. Nie skupię się. On mi zawsze przerywa i ja potem muszę jeszcze raz... Skup się! Nagrywać, bo pokażę kuboty, idź stąd. Operator sobie poszedł, ja się oprę o komodę i wam opowiem sytuację właśnie dzisiaj z pracy. Przez ostatnie dni i przez kilka kolejnych będzie do nas przychodziła córka naszego szefa, będzie nam pomagać, bo tak jak wam powiedziałam, po pierwsze mamy straszne urwanie głowy, to znaczy już w sumie jest tej pracy coraz mniej, ale przez ostatnie dni to po prostu było czyste szaleństwo, ale dziewczyna jest młoda, chce sobie zarobić na swoje wydatki, także przychodzi nam pomóc. No i tak dzisiaj stałyśmy, rozmawiałyśmy o Victoria's Secret, o Bath & Body Works, czyli o markach, które tutaj są niedostępne. No ja wiem, że teraz się pojawiły żele pod prysznic, mgiełki i balsamy do ciała z Victoria's Secret, no ale jak one zostaną wyprzedane, to one po prostu znikną z półek, bo to jest ta stara szata graficzna. No oczywiście jest Victoria's Secret na strefie bezsłowej, no ale wiadomo, no nie każdy lata, albo lata raz do roku, albo dwa. Także taka sytuacja. W każdym razie tak stałyśmy, rozmawiałyśmy i ona się strasznie ucieszyła, że pojawiły się mgiełki, że pojawiły się balsamy, że sobie kupiła i w ogóle ohej jakie. Ja mówię, że ja sobie też kupiłam balsam, kupiłam sobie żel, kupiłam sobie mgiełki, też się bardzo cieszę. No i kolejny punkt naszej rozmowy, no to Bath & Body Works. I do mnie mówi, wiesz Aga, jak... Adzi, bo mówi do mnie Adzi, wiesz Adzi, jak dostanę wypłatę, to ja sobie zamówię kosmetyki z Bath & Body Works, bo ja strasznie chcę je przetestować. No i jej właśnie mówię, że fajne są mydełka do ciała, że bardzo fajne są żele, balsamy, żele antybakteryjne, to już w ogóle jest totalny must have. I ona mówi, na pewno sobie zrobię zakupy. I przyszłam do domu i sprawdzam moje zapasy, co prawda topnieją, bo zostało mi jedno mydło i dwa żele antybakteryjne, ale stwierdziłam, że jutro jej zrobię taką niespodziankę i jej przyniosę chociaż dwa kosmetyki, mogę jej spokojnie odstąpić, bo jak będę w Polsce, to albo ktoś mi kupi i wyśle, albo sobie do Warszawy podjadę, w każdym razie zobaczymy. Także przygotowałam jej mydełko w piance, Japanese Cherry Blossom, zapach jest przepiękny, ja teraz kończę balsam do ciała i naprawdę zapach jest fenomenalny. Oprócz tego mam trzy żele antybakteryjne, więc jeden jej odstąpię. Co prawda nie mam takiego zapachu letniego, świeżego, orzeźwiającego, bo mam tylko tą edycję jesienną, ale mam nadzieję, że się ucieszy, na pewno się ucieszy. I ostatnia rzecz już nie z Bath & Body Works, ale też właśnie świeża, nieużywana. Ja dostałam jakiś czas temu od Rimmela 4 te maskary, jedną testowałam, zostały mi jeszcze 3, dlatego jej zaniosę w prezencie, na pewno się ucieszy. Zobaczcie, dosłownie końcówka już. Prawie denko, jedno użycie i po balsamie, ale nie płaczę, ponieważ teraz przerzucę się na balsamy Victoria's Secret, to jest truskawka i szampan. Zobaczymy, jak się sprawdzi to połączenie truskawki i szampana na moim ciele. Mam nadzieję, że będę tak samo zadowolona jak z balsamu Bath & Body Works. What's the story? No story. What's the story? What is the story, man? Gdzie moje piwo? What is the story, bro? Gdzie moje piwo? Neverpool się urwał. Jezu, nie kracza Agnieszka. Daj mi zimie zoomowała. No, zmarł duży. No, zmarł duży. Dobra, idziemy oglądać mecz. Kolejne. Właśnie. Kolejne pojedynki mistrzostw Europy. Nie, opowiedz hiciorę, co się naszemu szefowi przydarzyło we Francji. Pojechał do Francji na mecz i go okradł w meczu. Tak.
Ale nie, kasę mu tylko. Kasę, znaczy miał gotówkę tak w kieszeni takiej wkładanej i miał bilety i większą gotówkę w kieszeni, która była. Ale dopiero się spostrzegł, jak zaczęli z przodu wołać: uważajcie na kieszenie, uważajcie na kieszenie. I on uważał, sprawdził go. Sprawdził, ale już nic, już nie miał nic. Także kieszonkowcy po Paryżu grasują. Także uważajcie, jeżeli ktoś się wybiera na mecz, to uważajcie. Na jakikolwiek mecz, w ogóle na jakikolwiek. Ale wiesz, teraz jest koncert, tak, ja wiem, ale to teraz jest ogromne skupisko ludzi we Francji. No tak, dlatego idziemy oglądać mecz. Za mną dwa kufle, jeden pusty, drugi pełny. Zgadnijcie w komentarzu, dajcie znać, kogo jest który. Ja obstawiam, że ten pełny jest mój. Jasne. Jak nie? Oglądamy. Francja. Francja gra! Francja elegancja! Tak ostatnio szperałem po necie i szukałem dobrego filmu, znaczy się horroru, bo ostatnio do Adzi właśnie mówiłem, że dawno nie oglądałem żadnego horroru. Oczywiście z nią nie można oglądać żadnego horroru, bo ona cały czas przez cały film by miała zamknięte oczy i by... Ja bym ten... Ona by zeszła na zawał przy samych dźwiękach z filmu. I tu pytanie do was. Dajcie znać w komentarzach, jaki horror polecacie. Co ostatnio ciekawego widzieliście w kinie, albo w, nie wiem, na DVD, gdziekolwiek. Coś nowego, coś fajnego, ma być straszny. Straszny. Oczywiście będę go oglądał sam. Nie liczę na towarzystwo Adzi. Nie, moje towarzystwo nie będzie. Nie? Nie będzie? Tak. A teraz zabieramy się za oglądanie. Francja gra. Także gospodarze. Zobaczymy, jak im pójdzie. Kibicujecie? Od początku do końca. To wczoraj grała Portugalia i Islandia. Powiedz, że chciałaś oglądać Ronaldo, no. Cicho, po co się... No i po co to mówi, że jestem zakochana w Ronaldo? Ona chciała oglądać Ronaldo. Że mam plakat pod łóżkiem Ronaldo, po co to mówisz? A tego to nie wiedziałem, o, muszę iść sprawdzić. O, to teraz ja wygadałam sama po siebie. Plakat pod łóżkiem? No ładnie. I całuję go codziennie na dobranoc. Nie, Ronaldo, słyszycie co ona mówi? Boże, jakie herezje, normalnie bzdury, bzdury! Ale i powiedziałem, że no, Ronaldo prawie taki piękny jak ja. Czemu się śmiejesz? Śmieje się ze mnie. Możesz już płakać. No, nie masz powodu do płaczu. Będziemy płakać. Będziemy płakać, jak Polska przegra. Boże, jaki jestem czerwony. Masakra. No, ale to był piwo. Nie, nie piłem. Uwierzcie mi, na słowo. Honoru. Nie piłem ani grama. Mhm. Tylko mililitry. Operator wyrzucił mnie z salonu. Powiedział, nie kibicujesz, to idź stąd. Więc poszłam sobie i siedzę sobie w sypialni i szukam jakiegoś lakieru na moje paznokcie. Wczoraj co prawda malowałam paznokcie, ale dzisiaj u drugiej ręki złamałam jednego paznokcia i nie wyglądało to ładnie, dlatego stwierdziłam, że odświeżę sobie kolor, zresztą i tak nie mam co robić. A jeszcze a propos tego, że powiedziałam... Małe sprostowanie, nie wyrzuciłem cię, tylko sama poszłaś, no, bo nie byłaś zainteresowana tak, meczem. Ja żartowałam, że operator mnie wyrzucił. Naprawdę, ludzie, bądźcie wyluzowani, my jesteśmy totalnie wyluzowanym małżeństwem i jak mówimy, operator wyrzucił mnie z salonu, czy tak sobie trzeba kobietę wychować, chłopie, babo, czy coś, to my żartujemy, naprawdę my to traktujemy jako żarty i my nie mamy z tym problemu, a nie potem ktoś mi z was pisze, że pod filmem, w którym operator powiedział, że tak sobie trzeba wychować babę, zostawia komentarz, że naprawdę unsub. Nie, no proszę was, to był żart przecież, ja się mam o to obrazić? Ludzie, trzeba być wyluzowanym, bo życie jest za krótkie, żeby spinać pośladki, naprawdę. Taki bałagan znowu, ale ogarnę, za kilka dni ogarnę tutaj. Może dla was nagram właśnie moją kolorówkę, jak to teraz wygląda, co ze mną zostało, co nie. No nie wiem, zobaczę. W każdym razie chyba dzisiaj szczelę sobie ten kolorek, bardzo ładny. Sejvita i Eveline odżywkę mam w salonie, tak w kuchni. I jeszcze wam powiem odnośnie tej maskary. Nie będzie filmiku, bo powiem wam, że szału nie ma, strasznie się osypuje i po kilku godzinach zostawia efekt pandy, co mi się totalnie nie podoba. Testowałam ją ostatnio przez kilka dni, nagrywałam dla was filmik, ale nagrywki przerwałam, no bo tutaj naprawdę nie ma co testować. Jak pokazałam ją w filmie, to też pojawiły się tam komentarze, pamiętam, że nie jesteście zadowolone z kupna tej maskary, także nie będę jej testować i nie będzie filmiku, no bo... Bo się nie sprawdza, od razu wam tutaj powiem. Dobra, zamykamy szufladę, a ja idę malować pazurki. Wczoraj wrzuciłam wam na Instagram i fanpage'a
podobny zestaw jak dzisiaj, tylko zamiast tego koloru miałam lakier z Essie, również Fiji, także zobaczcie. Prawie tak samo i też mi jedna z Was napisała, że poleca mi odżywkę do paznokci Sally Hansen, wersję niebieską z tego co pamiętam i też pisałyście mi odnośnie lakierów, że polecacie mi lakiery Sally Hansen i ja oczywiście idę za Waszą radą i będę może jutro, nie wiem, zobaczymy jak się obrobimy w pracy, jeżeli uda mi się być w But czy w jakimś innym sklepie, gdzie są lakiery Sally Hansen, to na pewno na jakiś lakier się skuszę i sobie przetestuję, bo naprawdę bardzo dużo komentarzy było odnośnie lakierów Sally Hansen, że są bardzo fajne. Także lakiery Sally Hansen plus odżywka są na mojej liście zakupowej na najbliższe dni. A Frunciomysz wygrał! Muszę to skomentować, to z operatorem zatrzymuję mu towarzystwa i powiem Wam, że nic nie zapowiadało, że Francja wygra 2-0. Jestem w szoku. W ostatnich minutach strzelili 2 gole, po prostu szok. Operator już myślałem, że Albania wygra. Operator jaki rumień, siedział tutaj tak, nie wierzę, Albania, Francja, żeby Francja nie strzeliła. Jedna połowa, następna, nic nie wskazuje, że będzie gol. Operator, ja w to nie wierzę. Tak, operator zawsze mówi, dopóki nie ma ostatniego gwizdka, to nawet ostatnie sekundy się liczą, bo tak zawsze bramka może być strzelona. Tak jak grała Anglia z Rosją. No Rosja, tak, to też Rosja były tak, ostatnie minuty. W doliczonym czasie. W doliczonym czasie, tak. Tak jest. A jutro kibicujemy komu? Polsko, biało-czerwoni. Ja Wam powiem, że ja tylko czekam komentarzy pod filmami, kiedy Wy będziecie mieli dość już vlogów i ekscytacji operatora odnośnie piłki nożnej. Pewnie tak będzie. Ekscytacja, piłka nożna, to naprawdę, jest to. W pracy jesteśmy zajęci, gdzieś tam mecz grają, coś się dzieje. Za chwilę przychodzimy do domu, albo wcześniej, albo później, różnie. Pierwsze co, operator włącza telewizor. I ja nawet jakbym chciała się gdziekolwiek schować, to nie ma takiego miejsca w mieszkaniu, żebym się schowała i tego nie słyszała albo nie widziała. W samochodzie, w garażu. No, do garażu mnie wysyła. Operator, jesteś bardzo kochany, wiesz? Tak. I za chwilę się pojawi unsub pod spodem przez ciebie. Przepraszam. Zachowałem się jak gówniarz, więc razy się to nie powtórzy. W każdym razie mecz się skończył, my idziemy się kąpać, spać i widzimy się jutro. Mam nadzieję, postaram się dla Was jutro vlogować. Nie, ja brudno idę spać. Buziaki, pa! Superstar, 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 superstar.